12 też były brane pod uwagę w momencie, gdy dyskutujemy tylko i wyłącznie o budżecie. Ja chciałem odpowiedzieć co do tych rzeczy, które padły. Jak chodzi o ten ośrodek, to znaczy, jak ja byłem mały, tam był plac zabaw. Skoro był tam plac zabaw kiedyś, potem został zanedbany, aktualnie go nie ma, to można go przywrócić. Więc to jest argument jakiś. Natomiast jak chodzi o te spółki lekarzy, no to te spółki lekarzy są w budynku gminy, bo budynek przy ducha Świętego Ducha 3 jest w zarządzie ZB. Więc jeżeli już kogoś się pytać po uzyskaniu tego trwałego zarządu przez ZB, to można się wtedy pytać ZB-ków, czy oni chcą, czy oni się pozwalają na coś takiego. Natomiast nie spółek lekarzy. Natomiast ja wiem dokładnie, jak ten ośrodek wygląda. To znaczy ja korzystałem i z części dolnej, prawda, jak byłem dzieckiem, i z części na pierwszym piętrze, jak jest to teraz. Nie? Więc jak chodzi o stomatologię, to większość okien z gabinetów stomatologicznych wychodzi na plac Świętego Ducha. A jak już wychodzi na to podwórko, to nie wychodzi na plac zabaw, tylko na plac znajdujący się za nim, który jest własnością prywatną. Więc nie jest to bezpośrednio. Natomiast jak chodzi o gabinety lekarzy pierwszego kontaktu, no to okna wychodzą co prawda na tą i na tą stronę, ale jeżeli ktoś przychodzi do lekarza, przecież to nie leci do okna patrzeć, kto się tam bawi na placu zabaw, tylko siada, jak Pan Bóg przykazał, przed lekarzem i mówi mu o swoich problemach. No, albo się kłaci. Jeden z tego, kiedy z tatą rozmawiałem, tato mówił, że prowadza Pana na Bożego Ciała. Nie? No ale to ja na Bożego Ciała nie pamiętam, natomiast pamiętam tam. No. A, czyli Pan mniejszy, jak Pan też mówił. Właśnie. Może. Dobrze, proszę Państwa. Kto z Państwa jeszcze sobie proszę? Nic, w takim razie przystępujemy do głosowania. Aha, jeszcze jedno. Proszę Państwa, nie wiem, czy jest. Niezbyt jest sformułowany ten pierwszy paragraf. Że odnosi się do zarządu infrastruktury komunalnej, o zmianę zarządców. Zarząd infrastruktury. To znaczy, co sprawdzałem? On nic stoi nad szobą i nad ZBK, żeby zmienić. No tak, tylko że ja to sprawdzałem specjalnie, byłem tu w dzielnicy, przy pomocy pani Basi sprawdzałem. Sprawdzaliśmy to i to ma być podobno tak napisane. O czymś dodać, bo ostatecznie to ja pozwolę sobie rozmawiać z panią inspektor Ziębą i po mojej rozmowie. Szkoda, że pan zapomniał, jak pan mi podziękował za tą informację. Ale to nie przy mnie pan rozmawiał, pani inspektor, więc ja tego nie wiem. Ja pana informowałem potem. Szkoda, że pan taki faktu nie pamięta. Pan bardzo jest pytanie. Nie pamiętam tego, że mnie pan informował, że pan rozmawiał. Łącznie został. Ale nie pamiętam tego, ale dziękuję panu. Ja nie mówię, że nie. Przewodniczący, proszę dać sobie głosowanie, bo to nawet tak wyjaśniam z każdą, prawda? Co się ostatnio zaczynało z każdym, po rozmowie z panią Natomiast ja bym, jeżeli zrobić poprawę, to bym wyjął to słowo w związku z danym zorganizowania na wycelenie prawa zeba. Bo to jest za dużo powiedziane. W tym momencie mówimy to, o czym tu mówimy, żeby tego nie podnosić. Na razie tego kontrolujemy z sytuacji. To uzasadnienie uzgodniłem z panem Pacyniczem. Proszę Państwa, ja bym zaproponował poprawki.
Wnosi się do zarządu Piastów Regionalnych i Transportu o wystąpienie do Wydziału Skarbu o zmianę zarządcy terenu zielonego. Proszę Państwa, i zaprzyjęcie się do nas. Bez przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję, głosujemy cały projekt za przyjęcie projektu. Dziękuję, kto jest jednogłośny. Nie, nie jednogłośny. 19 za, 9 bez przeciw. Ja się wstrzymał. Dziękuję bardzo, że